Cześć! W tym poradniku chciałbym wam pokazać, jak wgrać spolszczenie do GTA San Andreas. Po pierwsze musimy wejść w swoją przeglądarkę internetową i wpisać następujący link. Link będzie umieszczony na dole w opisie. Oto wam teraz przybliżę trochę. Wchodzimy oto w ten link. Naciskamy pobierz. I naciskamy kliknij tutaj. Jeśli nam się nie pobierze automatycznie. Dajemy kliknij tutaj. I dajemy. Jak widzicie, potrzebuję do tego winrara. Teraz musimy to pokazać w folderze. I musimy to wypakować właśnie. Wydajemy wypakuj plik. Wypakuj tutaj. Teraz jak widzicie, nam ukazała się taka ikona GTA.pl09. Naciskamy na to. Dajemy zezwalaj. Dajemy dalej. Dalej. Akceptujemy dalej. Wybieramy miejsce, gdzie mamy swoje GTA. No to ja mam na dysku F folderze GTA San Andreas, dajemy OK, dajemy dalej i rozpocznij. Dajemy dalej, dajemy wyjdzie. No i teraz sprawdzamy, czy nasza praca wyszła, czy GTA San Andreas jest po polsku teraz. Wchodzimy w... Przepraszam, to jest nie ten folder. Ten. Wchodzimy w nasze GTA. I patrzymy, czy jest po polsku. Teraz musimy chwilę tutaj poczekać, bo się tutaj odwało. Jak widzicie, nasza praca jest, tak, rozpocznij grę, opcję, wyjdź z gry. Jak widzicie, menu jest po polsku i jest już spolszczenie wgrane. To myślę, że poradnik się przydał i proszę dobre komentarze. To tyle, pa.